Dzień dobry, witam Państwa. Justyna Żuczak, ze mną pan poseł profesor Andrzej Zapałowski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Na przejściu granicznym w Korczowej doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu, do takiej trudnej sytuacji, którą szybko musiała rozwiązać polska policja. Panie profesorze, proszę powiedzieć, co się stało? No przede wszystkim grupy ukraińskich kierowców wyszli ze swoich samochodów, szli w kierunku przejścia, krzyczeli sława Ukrainie i też padały słowa śmierć Lechom, które znamy z czasów, kiedy tutaj Bandery strzelał na tych terenach, w tych miejscach, gdzie właśnie szli ci ukraińscy kierowcy. I to jest absolutny skandal, bo to są groźby karalne jeszcze na terytorium Polski. Kierowcy wielokrotnie zwracali uwagę, i to na wielu przejściach, że ze strony ukraińskiej padają groźby karalne. Kierowcy, którzy polscy stoją po stronie ukraińskiej, mówili, że to jest bardzo częste, z tamtej strony słyszalne. Dochodzi do, że tak powiem, aktów wybijania szyb w polskich samochodach i tak dalej. Zresztą ja w tamtym tygodniu byłem przez pewien czas na przejściu w Korczowej, gdzie polskich kierowców wspomagali kierowcy ze Słowacji. I oni następnie pojechali na Słowacji, rozpoczęli blokadę. I co się dowiedziałem od polskich przewoźników? Mianowicie, że na Słowacji skończyli po jednym dniu, ponieważ przedstawiciele jakichś grup mafijnych, należy domniemywać, że z Ukrainy, zaczęli ich straszyć, że będą napadać na ich rodziny, że dojdzie do po prostu gwałtownej przemocy, już nie będę mówił o szczegółach, i po jednym dniu zawiesili protest, bo się normalnie przestraszyli o swoje rodziny. I tutaj już mamy do czynienia z sytuacją, gdzie po prostu mafie, zwykli bandyci oddziaływują, bo widocznie te blokady na drogach także ich interesom, tym po prostu interesom przestępczym, stoją na drodze. W związku z tym tutaj żądanie, nie prośba, żądanie od polskiej policji, od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby bezwzględnie zapewniła pełne bezpieczeństwo polskim protestującym. Ja tylko powiem tym cwaniakom rządu Solidarności, którzy kombinują, bo policja już dwukrotnie zwróciła się do burmistrza Radymna o to, żeby rozwiązał pod jakimiś głupawymi sugestiami protest kierowców. Mianowicie przypomnijcie sobie, że to wy bazujecie na legendzie Solidarności, na legendzie protestów masowych w 1981 roku. I co? I wy teraz, którzy chodzicie pełni odznaczeń solidarnościowych i powołujecie się na to dziedzictwo, będziecie niszczyć po prostu tych, którzy protestują w obronie swoich miejsc pracy? To jest absolutny skandal, to jest kompromitacja PiS-u, to jest kompromitacja rządu PiS-u, podejścia PiS-u, miękkości PiS-u w ogóle do całej sytuacji. Proszę powiedzieć, ponieważ też wiemy o tym, że były właśnie transporty ukraińskich ciężarówek eskortowane. Wojewoda, z jednej strony rzecznik wojewody, mówił wczoraj nam, że no to była konieczność, ponieważ mieszkańcy czują się zaniepokojeni, czują się też, no nie czują się bezpiecznie w swoich miejscach zamieszkania, gdy na przykład cysterny z paliwem stoją pod ich oknami. To w dużej liczbie, czy też są ładunki, które są kierowane na Ukrainę. No jednak ten ruch nie idzie tak sprawnie, jeśli chodzi właśnie o pomoc humanitarną, czy właśnie te ładunki, czy paliwa. Jednak gdzieś te ciężarówki tam prawdopodobnie są między tymi innymi towarami. Tak, oczywiście jest to wierutne kłamstwo, bo paliwo jest, ale wszystkie materiały niebezpieczne, amunicja, broń, pomoc humanitarna, zwierzęta przewożone idą cały czas bez jakichkolwiek wstrzymywania. A co, cysterny na co dzień nie jeżdżą? Przecież my w 50% zaopatrujemy całe państwo ukraińskie w paliwo. W związku z tym te cysterny cały czas tam są. Więc to jest takie po prostu szukanie na siłę, bardzo na siłę przez wojewodę, bo dostaje naciski od rządu PiS-u, który się kompromituje.
ponieważ zamiast jednoznacznie stanąć po stronie protestujących, rząd PiS-u, który już w tej chwili kończy swoją misję, się absolutnie kompromituje. Kompromituje się, naciskając na policję, żeby policja się kompromitowała, naciskając na samorządy, żeby zawiesiły protest. To jest po prostu prawdziwe oblicze tego rządu. Prawdziwe oblicze tego rządu i działań tego rządu w stosunku do protestujących właśnie widzimy. Pamiętajmy o tym, ja policjantom mówiłem wprost, przedsiębiorcy transportowi wypracowują 7% PKB, czyli dwa razy więcej niż idzie na obronę narodową. Oni wypracowują pieniądze, które wy dostajecie i wy macie obowiązek ich chronić. Chronić ich przede wszystkim też działalność gospodarczą, chronić ich bezpieczeństwo, bo dzięki temu wasze rodziny mają pieniądze na życie. I musicie to w końcu zrozumieć. I taki przekaz powinien iść bardzo szeroko. Przedstawiciele rządu, przedstawiciele posłów PiS na Podkarpacie często powtarzają, że to jest tylko i wyłącznie wina Unii Europejskiej. Co pana zdaniem powinien zrobić rząd polski w tym momencie, dzisiaj, tu i teraz, aby ten protest rozstrzygnąć, jakieś rozwiązanie znaleźć? Przede wszystkim wyszły dziennikarze, dotarli do dokumentów w Brukseli, z których wynika jasno, że rząd polski wyraził zgodę na zerwanie tych kwotowych przejazdów, które były do 2021 roku. Więc to jest znowu olbrzymie kłamstwo rządu PiS-u, polityków PiS-u i tutaj powinniśmy wrócić właśnie do kwotowych ilości kwot, które Ukraińcy mogą realizować na terenie Polski, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Ukraińcy mają podwójnie rejestrowane firmy w Polsce, firmy na Ukrainie i po prostu kombinują w ten sposób, żeby tu w ogóle w Polsce nie płacić żadnych podatków. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że oni, jeżeli mają firmy poza Polską i na tamte firmy biorą zlecenia, to w Polsce nie płacą żadnych podatków. Czyli oni realizują w ogóle transport, czyli działanie za 1/3 ceny, jaką muszą polscy przedsiębiorcy dać na pracowników i odprowadzić do budżetu państwa. Czyli rząd polski godzi się na niszczenie branży, która daje do budżetu państwa 7% PKB, czyli, drodzy emeryci, wasze pieniądze, które dostajecie. Nauczyciele, cała budżetówka, służby mundurowe, oni wypracowują dla was pieniądze, a rząd przymyka oczy, bo woli zadłużać państwo, zadłużać kraj i niszczyć tą branżę. Tak samo jak rolnictwo zniszczył i do dzisiaj PiS nie ujawnił tych danych. Więc my musimy tutaj jednoznacznie wskazywać te sprawy. Myśli pan, że jeśli dojdzie do zmiany rządu niebawem, to stanowisko nasze Polaków, polskich przedsiębiorców będzie głośno artykułowane właśnie tam w Unii Europejskiej? Czy nowy rząd cokolwiek zmieni w tej sprawie? Ten rząd PiS-u i ten nowy rząd, poza retoryką, oni się niczym nie różnią, jeżeli chodzi o ochronę polskich interesów. Absolutnie tam nie ma żadnych istotnych różnic. Są różnice personalne, różnice interesów. Można powiedzieć, że jakieś różnice z 20% w podejściu wartości pewnych. A tak, to jest wszystko to samo. To są ci sami ludzie. Jeżeli zobaczymy, ilu ludzi z PiS poszło do Platformy, a z Platformy do PiS, przecież Radosław Sikorski ma być ministrem spraw zagranicznych, gdzie pełnił funkcję wiceministra i ministra w rządzie PiS-u. No przecież to są ci sami ludzie. Co oni jakoś mentalnie przeszli jakąś zmianę przez dekadę? Nie, proszę Państwa, my musimy jednoznacznie bronić polskich interesów i w stosunku do obecnego rządu, przyszłego rządu, ponieważ oni niszczą polską gospodarkę albo pozwalają niszczyć polską gospodarkę. Bardzo dziękuję za rozmowę, za ten komentarz. Dziękuję Państwu. Będziemy sprawę monitorować. Będziemy na bieżąco też udostępniać materiały z tego, co się dzieje na granicy. Dziękuję bardzo serdecznie. Ze mną pan profesor, poseł Konfederacji, pan Andrzej Zapałowski. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.